Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał Tematycy Beauty, jest to przede wszystkim makijaż, tak jak dzisiaj, czasami pielęgnacje, a czasami różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam was do subskrypcji. Dzisiaj kochani nie będzie żadnych długich wstępów, dlatego że nie mam na to czasu, muszę się pośpieszyć, wyrobić i pomalować jak najszybciej. Natomiast dzisiaj będziemy testować podkład nowy, czy przynajmniej w miarę nowy, z Lovely Camouflage Foundation Matte and Full Coverage. Ja mam mój w odcieniu Nude 02. Podkład, tak jak nazwa wskazuje, ma być matowy, kryjący. Przy okazji ma być też długotrwały, bo tutaj producent z tyłu obiecuje matowe wykończenie przez wiele godzin. Nie mówię ile godzin, ale przez wiele godzin. Opakowanie zawiera 25 ml produktu, więc troszeczkę mniej niż takie zwykłe. Kosztuje 23 zł. I co? I to jest taka zwykła tubeczka. Nie najładniejsza, ale wiecie, to nie jest najważniejsze. Zobaczymy, co jest w środku. Widzicie? Mówiłem wam, że będzie szybko. Brwi już wcześniej pomalowałem kredką, jak zawsze tradycyjnie z Vibo Feather Brow Creator. Utrwalę je teraz żelem, jak zawsze również z Benefitu. I przejdziemy do aplikacji podkładu. Podkład mam już na dłoni i jego w ogóle mi wczoraj przywiózł Marcin Cinciar na Instagramie. Bardzo serdecznie wam polecam jego i kanał, i jego Instagrama. Robi tam bardzo, bardzo fajne rzeczy i właśnie też siedzimy w podobnej tematyce, więc jeśli lubicie mnie, to myślę, że on też wam się może spodobać. Kolor nie jest zły. Natomiast troszeczkę mi podkład podkreśla suche skórki. Ja mam ich aktualnie sporo, przez to, że robię sobie cały czas retinol i witaminę C. Ostatnio zacząłem na nowo, więc ta skóra mi zaczyna trochę schodzić. Natomiast nie jest najgorzej, ale myślę, że przez to, że się zajmuję tego typu rzeczami aktualnie, to lepszym rozwiązaniem tutaj będzie gąbeczka, więc przerzucę się na gąbeczkę, mimo że ostatnio moim preferowanym sposobem aplikacji jednak jest pędzel, ale chcę jednak, żeby ten podkład wyglądał jak najlepiej się da. Powiem wam tak, z pędzelkiem bardziej mi się podoba, zdecydowanie. Mimo tej suchości jego i tak dalej, to z pędzelkiem moim zdaniem był ładniejszy. I szybciej można było zbudować krycie, ale z gąbką również daje radę. Przy takiej mojej cieniutkiej warstewce to krycie jest bardzo delikatne. Spodziewałem się, że będzie mocniejsze, ale zaraz go sobie dobudujemy. Na chwilę obecną wygląda ładnie. Nie powiedziałbym, że na mocne krycie, ale ładnie. Z tego co pamiętam, bo ogólnie Marcin też ma testy podkładu u siebie na kanale, więc jeżeli chcecie obejrzeć, to możecie. To wspominał tam, że podkład jest widoczny na skórze i że nie wygląda zbyt nienaturalnie. Jeżeli chodzi o mnie, to moim zdaniem, przynajmniej tak jak ja go nakładam, to wygląda, tak powiedziałbym, że dość niewidocznie. Więc myślę, że zależy od tego, ile produktu lubicie używać. Jeżeli lubicie używać więcej kosmetyków i macie troszeczkę grubsze warstwy, to myślę, że być może ten podkład będzie widoczny. Natomiast jeżeli nakładacie podkłady bardzo cieniuteńką warstwą, może podobnie do tego jak ja to robię, to myślę, że ten podkład również będzie u was w stanie przejść jako taki naturalny. Dobra, podkład już mam w całości na buzi. Powiem, że nie jestem na niego absolutnie zły. Uważam, że wygląda bardzo ładnie. Chociaż nie widzę aż tak bardzo matowego wykończenia. Wykończenie jest raczej takie naturalne, bym powiedział. Ale no, wygląda dość ładnie. Nałożę pod oczy korektor, mój ulubiony ostatnio. Lovely No More Dark Circles. Też może go już wyblenduję gąbeczką, skoro jestem przy tym. Jeszcze go chyba nigdy nie używałem z gąbeczką, więc zobaczymy, jak on się będzie prezentować. Myślę, że jego też wolę z pędzelkiem mimo wszystko. Może sobie odrobinkę dołożę tam, gdzie myślę, że potrzebuję. I jeszcze dam sobie odrobinkę tego podkładu jako korektor w paru miejscach, których nie przykryłem gąbką wystarczająco dobrze. Zobaczymy, czy to się uda. Tu mam takie zaczerwienienie. No, całkiem. Buduje się to krycie nie najgorzej. Nie no, powiem, że naprawdę całkiem nieźle i też ładnie się buduje. Zwłaszcza tutaj na policzku udało mi się go
podbudować całkiem w porządku. Czas na zapudrowanie twarzy. Pat Magrat, tradycyjnie puder, który nie odtwala mojej twarzy na cały dzień, więc jeżeli podkład się będzie zachowywać ładnie, a makijaż będzie się nosić dobrze, to nie będzie to zasługa pudru. Wiecie o tym bardzo dobrze. Po zapudrowaniu również wygląda dość ładnie, więc myślę, że jeżeli z trwałością będzie dobrze, bo tutaj jeżeli chodzi o krycie, faktycznie widzę, tak jak go budowałem, że możemy sobie je dość nieźle zbudować. Wygląda naturalnie na mojej skórze i na razie podoba mi się wykończenie. Więc jeżeli trwałość będzie na miejscu, to uważam, że to będzie naprawdę bardzo fajna opcja z drogerii. Nakładam teraz swoją drogą rozświetlacz z Nabli Ozon. Jak zawsze mój ulubiony. Odrobinka różu z Avonu. Mark w odcieniu Desert Rose. No, nie mam pojęcia, czemu sięgnąłem najpierw po rozświetlacz. Zazwyczaj idę w zupełnie innej kolejności, ale to nie zaszkodzi. Postaram się z tym różem dzisiaj nie przesadzić zbyt mocno, bo nie chcę mieć za dużo produktów na tym podkładzie. Dobra, może tyle, nie więcej. Dzisiaj zostaniemy przy takiej ilości. Dobra, wykończę sobie odrobinką konturowania Kevin Aucoin puder do konturowania w odcieniu Light. Jedę sobie pod szczęką. No dobra, no więc wykończony makijaż prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem wygląda naprawdę ładnie ten podkład. Wygląda ładnie moja skóra. Na chwilę obecną wszystko mi się podoba. Jeżeli będzie trwałość na miejscu, tak jak wspomniałem przed chwilką, będzie to świetna opcja. Mamy godzinę 12:14 i będziemy testować, jak długo ten podkład wytrzyma na mojej twarzy. Właśnie przyszedłem do Marcina się zapytać, jak jego zdaniem wygląda podkład. Powiedział, że troszeczkę go jednak widać. Ja osobiście tego nie widziałem w studio. Ale Marcin mówi, że troszeczkę go widać, mniej niż było to widać u niego. Znaczy ale nie, powiem ci tak, jego widać bardzo mało, ale trochę jak na ciebie, bo na tobie naprawdę, w sensie ciężko jest zobaczyć, że to masz make-up. I jego jest tak trochę można zauważyć. A myślę, że to też może być kwestia tego, że mam suche skórki i może... Być może. Może to. Ale wygląda ładnie. No wiem, nie właśnie. Nie jest funkcjonujący tylko. Tak, bo ja go nakładałem cienko po prostu. Ale wiesz, to ja też go nakładałem. Taki, nawet ci się tego nie to warto nabudować. A mi się właśnie nabudował, wiesz? Tutaj na policzkach najpierw dałem cienką warstwę, później dokładałem i lepiej przykryło. No ale dobra, czyli że jednak jest ociepinkę widoczny, nie fajnie, ale wciąż mi się podoba. Jak na razie wygląda dobrze. Naprawdę. Na mnie był tak widoczny. Na mnie był tak tą tapetą. Okej, dobra. Jest takim podkładem. Dobra, zobaczymy, jak będzie z trwałością. Mi się podoba. Minęła godzina 15 i powiem wam, że nie jest jakoś najlepiej. W sensie nie jest źle. Nie świecę się mocno, ale raz już się poprawiałem w domu, więc no świecę się za mocno jak na jedną poprawkę. Dodatkowo podkład się zbiera tak brzydko i już to też rozprowadzałem raz w domu, a mam go 4 godziny na buzi. No w sensie mi się podkłady dość szybko zbierają. Nie wiem, no nie wiem, nie jest źle, na pewno nie jest źle, ale też mogłoby być o wiele lepiej. Natomiast na chwilę obecną go nie skreślam, zwłaszcza że w miarę łatwo się poprawia. No i krycie jest na miejscu, nie jest źle, ale też nie jestem zachwycony, bo mogłoby być o wiele lepiej. O, może tak będzie widać. No ale nie, w tym świetle naprawdę, zwłaszcza po odciśnięciu tego tłuszczu, to nie najgorzej. Zobaczymy, jak będzie iść dalej, czy się będzie to pogarszało, czy może już się nie będzie raczej zmieniać. Hej kochani, jestem w domu, mamy godzinę 22:34 i muszę wam powiedzieć, że podkład wygląda całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o świecenie, to mimo, że go poprawiłem mniej więcej tak o godzinie 14 może malutką ilością pudru, która pozostawała na pędzelku jeszcze z poprzedniego jakby nakładania pudru, to powiem, że wyświecił się tak no nie za bardzo, jak na 10 godzin noszenia ponad. Naprawdę ten wygląd jest absolutnie do zaakceptowania. Przy okazji dość łatwo się poprawiał. Niestety minusem było to, że się zbiera w liniach cały czas. Muszę to non stop rozprowadzać i w liniach zaczął się zbierać dość szybko, ale poza tym mi się naprawdę podoba. Starł mi się z nosa, ale to też wiecie, wycierałem nos cały czas, więc nie ma się tutaj czemu dziwić, ale poza tym skóra cały czas wygląda całkiem świeżo. Nie zciastkował mi się, co jest fajne też. No. Ogólnie jestem zadowolony. No na pewno, za 23 zł taki poziom krycia i taka trwałość, no trwałość nie jest idealna jak widać, ale nadal jest bardzo, bardzo dobra. Myślę, że to jest
Świetna opcja naprawdę, jeżeli wam będą pasować kolory i pasuje wam takie bardziej matowe wykończenie na start, chociaż u mnie nie było jakieś mega matowe z tego co pamiętam, i taka forma podkładu, jeżeli wam odpowiada, to myślę, że to jest dobra opcja, naprawdę. Nie perfekcyjna, umówmy się, ale tak naprawdę nie są podkładu, który by... Wydaje mi się, że nawet ten mój ulubiony z Urban Decay mniej się zbiera na pewno, ale pod koniec dnia jest w podobnym stanie wyświecenia, co jest dla mnie naprawdę akceptowalne. Więc serio, jeżeli chodzi o ten podkład, myślę, że jeżeli używać jego cieniuteńką warstewką, może wyglądać naturalnie, jeżeli będziecie go, jak się nazywa? Nie to chciałem powiedzieć. Jeżeli będziecie używać cienką warstewką, będzie wyglądać naturalnie, to tak. Natomiast jeżeli jesteście tylko ciekawi, to koniecznie dotknijcie testerka w sklepie, zanim kupicie, bo zawsze uważam, że warto jest jednak na własnej skórze przetestować, zanim kupimy coś. A moja podpowiedź, moja sugestia może być, że tam moja recenzja może być dla was tylko i wyłącznie sugestią, że być może warto jakby zainteresować się tym produktem, ale niekoniecznie brać w ciemno. Bo ja zawsze zapominam to powiedzieć w testach podkładów, że to, że on mi się podoba i ja mówię tak, jest super, to ja nie mam na myśli tak iść się kupić, tylko ja mam na myśli tak iść się dotknąć, zobaczyć, czy on się spodoba wam. Bo to, że mi się coś sprawdzi, nie oznacza, że na 100% sprawdzi się też wam. No, więc to chcę podkreślić. Natomiast myślę, że całkiem fajna opcja i będę się nią bawić dalej. Będę się nią bawić naprzemiennie z tym podkładem, który dostawałem ostatnio z Rimmela, bo używam go codziennie, chyba że testuję jakiś inny podkład i naprawdę również mi się sprawdzał, ale tak samo właśnie żałuję, że w tamtym filmie nie powiedziałem, nie kupujcie w ślepo, tylko pójście zobaczyć, czy się wam podoba, więc to później wszystkim ludziom odpisywałem w komentarzach, że to jest specyficzny produkt. Dobra, nieważne, nie o tym był ten film. Słuchajcie, w tym filmiku to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się przydał, mam nadzieję, że taki test drogoryjnego podkładu będzie korzystny dla was. Mam nadzieję, że to ma sens to, co mówię. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Jeśli to wam się podobało, pamiętajcie o sobie łapek do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie widzieć jakich filmików więcej. A ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.